Tancerzy zespołu Pieśni i Tańca po Wiśle imienia Kazimiery Walczak-Mamci czeka nie lada wyzwanie. Już w sobotę 10 grudnia zaprezentują oni swoje umiejętności przed szeroką publicznością. Nie będzie to jednak zwykły koncert. Na widowni zasiądą eksperci z polskiej sekcji międzynarodowego gremium, którzy ocenią jakość artystyczną prezentowaną przez puławskich tancerzy. Na scenie Puławskiego Ośrodka Kultury wystąpią tancerze grupy wiekowej powyżej 15 roku życia. Ich występ będą oceniać członkowie Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. Jeśli ocena umiejętności tanecznych członków Powiśla będzie pozytywna, zespół będzie mógł między innymi reprezentować nasz kraj na świecie. Rekomendacje można otrzymać na okres 2, 3 bądź 5 lat. Co ważne, puławianie i mieszkańcy innych miejscowości naszego regionu będą mogli kibicować tancerzom Powiśla w ich staraniach. Wstęp na koncert zatytułowany Na naszą nutę jest bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 10 grudnia o godzinie 17 w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.